dotychczas, wiesz, dostosowaliśmy się poziomem gry do drużyny przeciwnej i sami sobie spróbowaliśmy jeszcze nerwówkę na sam koniec meczu, bo Bartosik wyleciał za biedną grubą i mogło się skończyć różnie. Nie można sobie nigdy przed meczem ze słabszymi rywalami przypisywać trzech punktów z góry, no bo gdzieś w tej głowie zostaje i później dochodzi do takich sytuacji jak w dniu dzisiejszym. Czy będą zmiany w linii obrony, bo dodała do Sousa, no, tak, no, wiadomo, że to zagra jest koncepcja? Nie, to nie wiadomo jeszcze, jak to zagra, tak? Jest niedziela, poniedziałek, wtorek, będę się nad tym zastanawiał, tak? Który zawodników wystąpił. W sensie Gromka to nie był jakiś powód jakiegoś urazu lekkiego? Bo coś tam Kamil Bartos, póki jeszcze był na boisku, krzyczał, że... Nie, lekko ponaciągany był. Czy o niego się obawia się? Tak, nie ma co, że on będzie grał w środek. Jeżeli chodzi o Roberta Kowalczyka, to miał trener nosa do tego, żeby go wstawić w pierwszym składzie, odwdzięczył się bramką, ale chyba do końca zadowoleni nie byliście z jego gry, bo... Znaczy, no, przez drugiej połowie, no to jedynie w środku Przemek Rodak i Okaci, tak, walczyli, można powiedzieć, za cały zespół, bo zbierali te piłki, starali się, jak mogli, bardzo duża liczba przechwytów. Tylko ci tam zabrakło, no, tego wykończenia, ale no, za drugą połowę na pewno nic nas nie usprawiedliwi.